Cześć, dziś na Popraw Koronę nowa rzeczywistość w praktyce. Będziemy rozmawiać o nowej rzeczywistości po izolacji związanej z naszym ciałem i naszym umysłem. Jest ze mną Dorota Madej. Cześć Dorota. Cześć. I Edyta Dutkiewicz, dietetyk, psychodietetyk. Chciałabym, żebyśmy zaczęły od przedstawienia naszej bohaterki zmian, Dorota Madej. Powiedz proszę Dorota, co za zmiana zaszła u Ciebie w czasie izolacji? Zmiana, która się zaczęła, to przede wszystkim było udanie się po pomoc do specjalisty, co spowodowane było tym, że podczas korony straciłam tak naprawdę taką aktywność spontaniczną, którą zawsze miałam. Przestałam się ruszać i mówię tutaj właśnie, to jest ważne, że o spontanicznej aktywności, bo rzeczywiście, tak jak chciałabym powiedzieć, ja ćwiczyłam regularnie z Asią, z moją trenerką, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli będzie nas oglądać, ponieważ mniejsza aktywność fizyczna i to, że siedziałam praktycznie cały czas w domu, spowodowało, że zaczęło mi przybywać dodatkowych kilogramów. Myślę, że to jest rzeczywistość bardzo wielu osób tak naprawdę. Jak nie większości. Jak nie większości. Zaczęło narastać w bardzo szybkim tempie. W związku z czym powiedziałam, dobra, koniec tego, stop. Asiu, pomóż mi. Ponieważ o Edycie już właśnie słyszałam wcześniej. Miałam numer do Edyty, ale w tym telefonie on sobie tam był. Ale nie miałam takiego, nic mnie nie popchnęło, nie zdecydowałam się na taki krok, bo zawdzięczam tej naszej pandemii. Że na ten krok się zdecydowałam i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. To, co mówisz, jest w ogóle szalenie ważne, bo przede wszystkim wykazałaś się wielką dojrzałością, bo mówisz o sięgnięciu po pomoc, to jest w ogóle, myślę, coś, co bardzo trudno jest zrobić i też odwagą, że w ogóle chcesz o tym mówić, chcesz się tym dzielić i jesteś przykładem dla innych, że właśnie warto o siebie zadbać. Jak Ty jako specjalista, właśnie psychodietetyk, w cudzysłowie zabierasz się do pracy z takim pacjentem? Co tutaj jest ważne? Przede wszystkim ja też gratuluję i dziękuję Dorocie, że chce się podzielić swoją historią, bo myślę, że może być ona tak naprawdę inspirująca dla wielu osób, bo wiele osób popełnia ten błąd, że próbuje sama różne rzeczy zmieniać, różne rzeczy wprowadzać i nieświadomie tak naprawdę sami sobie wyrządzamy wtedy krzywdę i ja doskonale wiem, co to znaczy odchudzać się na własną rękę, próbować coś zmieniać, jak nie wiemy tak naprawdę, jak się z tego do tego zabrać. To, co ja bardzo cenię i mi się bardzo podoba, to, że Dorota chce spojrzeć na ten proces, na tą zmianę stylu życia tak długofalowo, żeby już nigdy nie miała tego efektu jojo, żeby na stałe pewne nawyki zmieniła i, że tak powiem, metoda jeansów, o której mówiłam w trakcie pandemii, żeby była dla niej takim wyznacznikiem, że będzie widziała, kiedy musi trochę bardziej się kontrolować, kiedy mniej. No i z tego, co widzę, to świetnie jej idzie. I nie jest to uciążliwe mocno dla niej. To, co też istotne, że nie każdemu tak prosto może iść. Musimy dojrzeć i być gotowi na to, żeby się skontaktować, żeby się umówić, żeby chcieć coś zmienić, bo każda zmiana budzi opór, tak? My musimy wyjść spod tego ciepłego kocyka sprzed Netflixa i, przepraszam, ruszyć tyłek, iść coś zrobić innego do jedzenia, niż po prostu zamówić pizzę albo zjeść drożdżówkę, których napiekliśmy w kwarantannie, tak? Jak znaleźć w sobie tą motywację, Dorota? Jak się znajduje motywację? Bo o tym, że warto o siebie zadbać, ćwiczyć, dbać o dietę i tak dalej, no słyszymy, no wiemy to, ale tak naprawdę jest tak nieduży procent osób, którym się to udaje, więc co się takiego zadziało, że ty sobie tą taką motywację znalazłaś? No to jest bardzo trudne w sumie pytanie, ale powiem tak, tak jak mówiłam już o tym, że ja ćwiczyłam, ja regularnie ćwiczyłam, tylko nie trzymałam tej miski, tak, jak to się potocznie mówi. Jadłam to, co lubiłam jeść, no i w końcu, tak czy na jakichś zdjęciach, czy właśnie Asia mnie za każdym razem pytała,
No dobrze, fajnie, ale jak z dietą? Jak z dietą? To było takie, no, no różnie, no, no różnie. I tak jak kiedy tam działa, ja mam tak, że jestem osobą, która, jestem taka zadaniowa. Ja sama nie potrafiłam, ja dlatego mówię o tym, że ja potrzebowałam pomocy, bo ja potrzebowałam mieć takiego, nie wiem, opiekuna może nazwę, tej takiej mojej przygody, który raz, że będzie mnie wspierał, motywował, ale też przed którym ja się będę musiała rozliczyć. Dla mnie to było dlatego ważne, ponieważ jak ja sama sobie zaczęłam, okej, okay, no to będę jadła mniej, będę jadła zdrowiej, tak? Ale ja nie miałam takiego bata nad głową. I ja nie mówię, że Edyta jest takim batem, bo to tak nie działa. Nasza tutaj relacja jest taka bardzo, bardzo sympatyczna i przyjacielska, rzekłabym. Ale mam coś takiego, że jestem taką osobą, która lubi być, mieć przez kogoś podane zrób to, zrób tak, masz tutaj plan i ja się wtedy tego trzymam. Mhm. Niezwykła świadomość tego, co na ciebie działa. Fantastyczne. Tak, tak. I dlatego chciałabym właśnie wrócić jeszcze do tego, jak ja wcześniej, do mojej wcześniejszej przygody z odchudzaniem. To też była przygoda z panią dietetyk. I właśnie wtedy, teraz też wiedziałam, że wtedy to na mnie zadziałało i że prawdopodobnie muszę po prostu wrócić do tego, co wtedy było dla mnie dobre. Że nie eksperymentować na własną rękę, co mogę, jak mogę zjeść, tu ograniczyć, no dobra, fajnie. Ale liczyłam na to, i tak jak Asia też mi przedstawiała Edytę, że ona nie zajmuje się tym tylko, dobra, schudniesz, 10-15 kilo, super, dziękuję, do widzenia. Bo tak to się w sumie skończyło się ostatnio, że ja zakończyłyśmy współpracę, ja powiedziałam, okej, okay, fajnie, jest super, wyglądam ekstra, czuję się świetnie. No i tak zaczęłam sięgać po te rzeczy, po które sięgałam wcześniej, które były zabronione, tak, na diecie. No i co? No i się wróciłam do mojej wtedy wagi poprzedniej, wyjściowej, to szczęście już jej nie przekroczyłam. Ale wróciłam. Tak. A teraz chciałabym, żebyśmy też popracowały razem z Edytą nad tym, żebym ja, jeżeli skończy się nasza przygoda, to żebym ja była świadoma tego, co mi służy, co jest dla mnie dobre. I tak jak Edyta przed chwilą powiedziała, że jak ta metoda jeansów, tak, że jeżeli zacznę widzieć, że coś jest nie tak, to że muszę, dobra, zacisnąć pasa i przez dobra, to tu może coś ograniczysz, tu może coś się teraz robisz, jakiś błąd, tak? Że może ostatnio za dużo było tego Netflixa i pizzy z ulubionej tutaj pobliskiej pizzerii, tak? No tak, bo chyba to jest tak, że nie chodzi o to, że my sobie nie możemy pofolgować, tylko o to zbudowanie nawyków nie na chwilę, tylko na lata. I teraz pytanie do ciebie, jak się to robi. Nie ma recepty, bo to wszystko zależy. I kwestia tego, tak jak już sama zauważyłaś, Dorota jest bardzo świadoma wielu rzeczy. Nie każdy jest świadomy tego, co z czego wynika, na co wpływa i tak dalej. Więc od tego wszystko zależy, czy trzeba tą świadomość pobudzić, czy trzeba pokazać, że właśnie to jest z tym powiązane, czy chcesz wchodzić dwa razy do tej samej rzeki i popełniać te same błędy, które popełniałaś. I chociażby tutaj Dorota też wiedziała, że to nie chodzi tylko o to, że ona dostanie ode mnie dietę i tylko ta dieta ma jej pomóc, bo równolegle ja zaproponowałam jej, że przepracujemy psychodietetycznie pewne rzeczy, tak? Poukładamy w głowie pewne obszary i zbudujemy dobre nawyki. No i tak jak mówisz, nawyk to jest ogromna zmiana i przede wszystkim to, co jest nam potrzebne, to jest nam potrzebna energia, przestrzeń i gotowość, tak? Do tego, żeby w ogóle tą zmianę wprowadzać, bo żeby nauczyć się mówić po hiszpańsku, potrzebujemy czasu, potrzebujemy tego, żeby pracować na tą naukę i potrzebujemy tego naszego zaangażowania, tak? Natomiast jak my jednego czy dwa dni zapomnimy i nie wiem, nie zdążymy się pouczyć tego hiszpańskiego, nie znaczy, że to, co dotychczas zrobiliśmy, no przepada, tak? I tak samo jest z budowaniem nowych nawyków, tak? To, że raz czy dwa zdarzy nam się jakaś wpadka, nie znaczy, że to, co zrobiliśmy dotychczas, no jakby już nic nie znaczy. I jakby ja chcę
w ten sposób stopniowo wprowadzać pewne rzeczy, pracując w takim indywidualnym, w duetach, żeby pokazywać, że jakby ten nawyk zbudowany jeden po drugim będzie długofalową korzyścią, tak, że on spowoduje właśnie, że nie ma tego efektu jojo, że my już nie wrócimy do pewnych nawyków sprzed stosowania diety po prostu. Bo czym jest nawyk? Nawyk to jest takie automatyczne nasze działanie, to jest to, że wchodzimy do sklepu i my z automatu bierzemy już jakąś wodę, bierzemy już jakieś pieczywo, tak, to co zazwyczaj bierzemy, my nie myślimy, nie wymaga to od nas energii. Dlaczego potrzebna jest przestrzeń? Dlatego, że zobaczcie, jak ja bym teraz Wam powiedziała, żebyście na kartce napisały swoje imię i nazwisko i napisały je normalnie tak jak piszecie, no to chwila, moment i napisałyście. Jak powiem Wam, żebyście przyłożyły długopis do drugiej ręki i zrobiły to samo, też napiszecie, tylko zajmie Wam to więcej czasu, będziecie się musiały bardziej skupić, bardziej zaangażować, natomiast jeżeli poćwiczycie, to jesteście w stanie to wyćwiczyć. I tak jest z każdą zmianą. To, co najważniejsze, to musi być do niej przestrzeń, dlatego jak na przykład przychodzi do mnie ktoś i mówi, że nie wiem, ma problemy osobiste albo w pracy jest strasznie ciężko, to ja się czasem pytam, czy na pewno będziesz miał przestrzeń na to, żeby teraz dokładać sobie, tak? Bo to wymaga od ciebie energii. Czy ty tą energię masz? Może warto przeczekać i wrócić do tego za tydzień, dwa miesiąc, tak? I wtedy można się bardziej w to zaangażować. Czyli musi też być taki dobry moment, w którym się na to zdecydujemy. No dobrze, ale z jednej strony rozmawiamy o tym, że trudna sytuacja, że przytyliśmy, że nawyki, że trzeba tutaj, tak jak Dorota, wchodzić w nową rzeczywistość, no ale z drugiej strony internet był pełen ćwiczeń online, porad różnych dietetycznych. No, na początku w ogóle izolacji to mam wrażenie, że wszyscy ćwiczyli. I co zostało? To jak to było? Ja się wcale z tym nie zgodzę, bo wyrobienie sobie tego nawyku, żeby ćwiczyć w domu, w przestrzeni, gdzie jestem zamknięta z dwójką dzieci, psem i mężem, tak? No fakt, mogę poprosić męża o wsparcie, natomiast no nie zawsze wiadomo, że te warunki są, bo czasem praca, czasem szkoła, czasem coś. Jakby ja sama na własnej skórze przekonałam się, jak trudno zbudować ten nawyk, żeby na przykład wstać wcześniej przed dziećmi i poćwiczyć. Co do tego jest potrzebne? Potrzebne do tego są korzyści i nagroda. Słuchajcie, do budowania każdego nawyku potrzebna jest nam nagroda, chociażby takie pochwalenie i takie poczucie satysfakcji, poczucie skuteczności, że jak sobie postanowimy, to zrobimy i ta powtarzalność. Jak my już wjedziemy na pewną trasę i tą trasą jedziemy, no to mamy frajdę z tego, tak? Bo widzimy już ten cel, te światełko w tunelu. Natomiast jak my wjeżdżamy, zjeżdżamy, no wiadomo, że wtedy no będzie nam trudno, tak? Się właśnie chociażby zmotywować do tego, żeby rano wstawać. Natomiast ja absolutnie rozumiem wszystkich swoich podopiecznych, jak trudno się czasem zebrać do tego, żeby zrobić coś dobrego dla siebie. No to Dorota, powiedz, jak to u Ciebie właśnie było z tą motywacją, no bo mówiłaś, że Ty nawet że ćwiczyłaś wcześniej, że też masz za sobą właśnie to odchudzanie, no to co się stało? Co przeszkadza budować te dobre nawyki i znowu wchodzić na tą starą ścieżkę? Mi generalnie pomogło to, że znowu wracamy do Asi, ona jest tutaj bardzo ważnym ogniwem. Asia ruszyła z zajęciami online. I one są, nadal trwają, one są codziennie o 17. I dla mnie to było bardzo ważne, żeby co by się nie działo, to o tej 17, oczywiście, że mogły się zdarzyć różne rzeczy, ale zawsze można byłoby ewentualnie ten trening sobie odtworzyć, ale dla mnie to było istotne, że o tej 17 ja sobie rezerwuję tą godzinkę czasu dla siebie i wyciągam matę i ćwiczę. Więc tutaj tu to był taki dla mnie duży plus, że miałam możliwość uczestniczenia w czymś takim regularnym. To było dla mnie, było ważne, żeby była ta regularność. Dla mnie problemem było to, że ja nie robiłam tak naprawdę poza tym nic, znaczy fizycznego, ponieważ ja nie wychodziłam z domu. Ja nie szłam na tramwaj, co robiłam codziennie, tak, jadąc na uczelnię. No starałam, tak, zamiast na zakupy tam codziennie czy co drugi dzień, to zakupy robiłam raz na tydzień albo w ogóle przez internet. To był dla mnie problem, muszę przyznać.
I kompletna rzeczywiście, no to co wszystkich dotknęło, kompletna zmiana tej rzeczywistości, kompletna zmiana trybu życia. Dokładnie, dokładnie, bo nagle wszystkie zajęcia, nie nabijam 10 tysięcy kroków, co dla mnie było normą, ponieważ ja też dorabiałam sobie jako kelnerka, więc tych kroków ja naprawdę miałam średnią no, ponad 10 tysięcy. Teraz jest to może 3 tysiące, no teraz już zaczynam, no wracamy do normy, że tak powiem. Ale no tej aktywności takiej spontanicznej nie było. Fajnie, że też o tym mówisz, bo to jest taki właśnie aspekt, że no też nie na wszystko jesteśmy w stanie się przygotować z drugiej strony i koronawirus to pokazał, no bo nikt z nas nie był przygotowany na to, żeby zostać w czterech ścianach i zrezygnować z tego swojego codziennego życia, z codziennych aktywności, no i jeszcze wziąć na klatę te konsekwencje tego, co się stało. Więc naprawdę myślę, że to jest dla nas wszystkich ogromna lekcja i fajnie, że zdecydowałaś się też o tym opowiedzieć, podzielić swoją historią. Jesteś w bardzo dobrych rękach i myślę, że to po prostu będzie wielki sukces. Ale jeszcze chciałabym o takie konkrety zapytać, to znaczy ile przytyłaś? A mogę jeszcze tylko jedną rzecz zapytać, wtrącić nawet może, bo to, co powiedziała Dorota, tak odpowiadając Olu na twoje pytanie, to ja myślę, żeby zacząć, żeby w ogóle ruszyć, to my sami musimy dojrzeć do tego, że potrzebujemy, tak jak wspomniała na początku Dorota, potrzebujemy pomocy albo takiego wsparcia, ale takiego wsparcia nie na zasadzie tego, że oj dobra, no każdemu się zdarzyło, każdy przytył, bo nam powie tak przyjaciółka, tylko powiedzenie, słuchaj, może warto, żebyś skorzystała z czyjejś pomocy, tak? Może warto, żeby wsparcie w tym specjalista, przed którym będzie ci głupio, jak powiesz, że przez 2 tygodnie no nic nie robiłaś, tak? No i to jest takie połączenie, gdzie psychologicznie my musimy mieć tą gotowość do tej zmiany, musimy mieć tą przestrzeń, ale musi być też jakiś taki bodziec, który na nas zadziała. Najlepiej oczywiście działa ta motywacja wewnętrzna, jak my wiemy sami, że dla siebie chcemy to zrobić, natomiast są osoby, które potrzebują tego zewnętrznego bodźca i faktycznie on też będzie pomocny, szczególnie, że po tym okresie kwarantanny wszyscy jesteśmy zmęczeni i takie podstawowe rozwiązania często są dla nas w ogóle problematyczne w takim momencie, także... Ja myślę, że nawet zachowanie właśnie Doroty i to, że ona dzieli się swoją historią, może być dla kogoś impulsem i takim właśnie taką motywacją, bo widzi, że nie jest sam w tym wszystkim, że to właśnie dotknęło bardzo wiele osób i to jest no, normalna ta po koronawirusowej izolacji sytuacja. Więc to naprawdę wielkie ukłony dla ciebie, Dorota, że po prostu jesteś przykładem tego, że można znaleźć motywację, że się chce i że się dąży do celu. Więc wracam do pytania, żeby coś pokazać ile? Do konkretu, ile przytyłaś? Szczerze? Nie ważyłam się przed, ważyłam się raczej już tak w takim szczytowym momencie. No myślę, że podczas tej izolacji ze 3-4 kilo myślę, że przytyłam. Bo to jakby oczywiście nie walczę teraz tylko o zgubienie tych 3-4 kilogramów, bo to nie było tak, że wcześniej to się powoli nie nagromadzało. Tylko tu już był taki moment, już koniec, basta, już trzeba to zmienić. No, a powiedzcie jeszcze dziewczyny właśnie jaki sobie wyznaczyłyście cel dla tej pracy i na jaki okres w ogóle? Czy to też tak się robi, czy może w tym przypadku jakoś inaczej pracujecie? Jak to wygląda? No to tutaj ja mogę powiedzieć, że jakby cele są takie, żeby Dorota czuła się dobrze w swoim ciele i kilogramy będą trochę takim efektem ubocznym. Fajnie, żeby zakładała ubranie, w którym się będzie czuła super, bo to, co jest też istotne, ona cały czas ćwiczy i je dobrze i chcemy, żeby jej ciało wyglądało fajnie, bo obydwie jakby podczas pierwszej naszej rozmowy doszłyśmy do tego, że no, absolutnie nie chodzi o taki model slim
fat, a chodzi o to, żeby dobrze się czuć w swoim ciele i w takiej optymalnej wadze, w której Dorota była. No i wstępnie ustaliłyśmy, że to nie będzie miesiąc, dwa, a przynajmniej pół roku współpracy z tą możliwością i oczywiście to, co u mnie jakby jest standardem, tym, że my ten kontakt utrzymujemy przynajmniej przez rok, tak? Chodzi o taką wymianę krótką, co tam słychać, jak wygląda sytuacja, czy te nawyki są utrwalane, czy jakieś są trudności, no tak, żeby po prostu ta z tyłu głowy lampka się świeciła, że ten opiekun, to co Dorota powiedziała na początku, czyli to takie wsparcie specjalistyczne, ono jest, tak? I że jeżeli się potknie noga i się przewróci, to ja jej pomogę wstać i iść dalej tą swoją drogą. Super. Jeszcze powiedzcie, gdzie można oglądać postępy Doroty, bo nasza rozmowa jest tylko takim momentem, w którym oczywiście opowiadamy o tej całej historii, ale Dorota też zdecydowała się razem z Editą pokazywać krok po kroku, jak to wygląda, gdzie szukać tych informacji. Na ten moment będą one dostępne na moim fanpage'u, na Facebooku i też na Instagramie. Edyta Dudkiewicz, dietetyk, psychodietetyk, psycholog. No, Dorota też na bieżąco pokazuje na swoich relacjach, fajnie wrzuca, czy czasem posiłek, czy trening właśnie z Asią, jak on wygląda. Bardzo też inspirujące, bo to są często treningi na ten moment, przynajmniej na powietrzu, więc też alternatywa dla osób, które nie lubią siłowni właśnie i które wcale nie chcą tam wracać, a szukają takich rozwiązań na świeżym powietrzu. Dobrze, to super. Pooznaczamy Wasze social mediowe kanały w komentarzach poniżej, żeby każdy mógł podglądać i podziwiać efekty Waszej pracy. Bardzo Wam dziękuję. Dorota, trzymam mocno kciuki. Edyta również, trzymam mocno kciuki za Twoją pacjentkę. Ale słyszę, że z takim podejściem, z taką motywacją, no to ten sukces jest murowany. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i wracajcie do nowej rzeczywistości, takiej, jakiej chcecie, żeby była dla Was. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję również.